Tak więc Knife Help on the 2 wyszedł już tydzień temu i ostatecznie nie jest tak dobrze, jak myślałem. W dzisiejszym materiale przedstawię wam wyjaśnienie wszystkich zakończeń gry, ponieważ myślę, że jest to ważniejsze od tej fabuły, którą ta gra posiada, a ma jej dosyć mało. Całą fabułą zajmiemy się w dniu jutrzejszym, albo ewentualnie pojutrze, ale postaramy się. W dzisiejszym filmie wyjaśnię wam wszystkie zakończenia tej gry, bo myślę, że jest o czym gadać. A patrząc na to, co stało się z Help Wanted 2, myślę, że FNAF zaczyna powoli zmierzać w trochę gorszym kierunku, niż zmierzał dotychczas. Ale o tym zaraz. Jeżeli lubisz FNAF Help Wanted 2, stary, to... To będzie brutalny film. Trochę. To nie jest tak, że to jest zła gra, nie? Ale ma problemy, o których trzeba mówić. I dzisiaj sobie o tym pogadamy. Siema, z Citroen Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się wszystkimi zakończeniami FNAF Help Wanted 2, które zasadniczo stanowią jakieś 50% fabuły całości. Całą resztą zajmiemy się w filmie, który pojawi się prawdopodobnie jutro, więc możecie sobie na niego wyczekiwać. Tymczasem niezależnie wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama, linka macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło. Tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Okej, więc od czego by tu zacząć? Żeby tradycji stało się zadość, wyjaśnienie Help Wanted 2 przeprowadzimy w bardzo podobny sposób do Security Breach'a 2 lata temu i zaczynamy od dupy strony, czyli od zakończeń. Jutro na kanale powinien pojawić się film z wyjaśnieniem całej fabuły, więc zróbmy w ten sposób. I ogólnie w tym momencie tak patrzę to Help Wanted 2 i ja nie wiem, czy to nie jest moment, kiedy powinniśmy się obrazić na FNAF-a, bo w sumie analizując całą fabułę i to, co jest tutaj przedstawione, to nie jest dodawanie nowych rzeczy ani nowego lore, to jest, nie wiem, nadawanie jakiegoś symbolicznego kontekstu wydarzeniom z Ruin, z Security Breach i może z pierwszego Help Wanted. Poza tym, nie widzę większego sensu wydarzeń, które miały miejsce w tej grze i już za chwilę wam to trochę wyjaśnię. Ogólnie mimo wszystko, mimo mojego początkowego zachwytu, kiedy myślałem, że to będzie coś na wzór pierwszego Help Wanted z jakimiś sekretami, kasetami i tak dalej, jestem trochę zawiedziony. I to dosyć mocno. Generalnie nie tego się spodziewałem po tej grze, ale pozwólcie, że dzisiaj zajmiemy się tylko zakończeniami i wyjaśnieniem tych może najbardziej istotnych rzeczy. A całą fabułą, co kształtem gry zajmiemy się już w filmie jutrzejszym, a także w innych filmach, które sobie zaplanowałem. Więc może zacznijmy od początku, czytaj od końca. W sumie to gra oferuje ci 2 zakończenia, które... tak mówiąc szczerze, nie mówią nam nic. Jak na FNAF-a, czyli grę, która w sumie powinna jakieś nawet minimalne rzeczy w lore dodawać w tych grach, to w sumie nie dodaje za wiele. I raczej to, co tutaj widzimy, potraktowałbym jako gra dla fanów, która nie rozwija lore jakkolwiek, ale daje ci fajne smaczki, żebyś mógł się cieszyć. I to w sumie tyle. I skoro już formalnością jest ze sobą, to może przejdźmy do wyjaśnienia pierwszego zakończenia, ale przed nim musimy sobie wyjaśnić kilka rzeczy. Przede wszystkim po pierwsze, była sytuacja, kiedy wchodzimy do tego pomieszczenia, do backroomsów na tyłach, gdzie znajduje się Princess Quest i wtedy dowiadujemy się, że możemy zdjąć maskę. Tak jest, znajdujemy się w starym, opuszczonym pizzapleksie, dokładniej, najpewniej jeszcze w restauracji z FPS-a, która znajduje się pod pizzapleksem. To jest dosyć istotne tutaj. Tyle możemy już przejść do dania głównego, czyli do wyjaśnienia pierwszego endingu ze wszystkich. Są pierwsze, to główne zakończenie, które najpewniej miała największa ilość z tych kilku osób, które grały Help Wanted 2 z racji na bardzo nieprzyjazną cenę tego doświadczenia. Można otrzymać w bardzo prosty sposób, po namęczeniu się ze wszystkimi minigierkami w grze, ograniu wszystkich, a następnie zebraniu wszystkich Power Rangersów, czytaj dokładniej. Figurek Fast Force, czyli takich właśnie Power Rangersów ze świata FNAF-a. Najdokładniej jest już 6 i jest to taka totalna analogia do tych starszych odsłon FNAF-a. I zresztą tych nawiązań jest tutaj zaskakująco sporo, jak na to, które gry eksploruje Help Wanted 2. Przykładowo jednym z nawiązań jest właśnie ta grupka Fast Force'ów. Jest ich 6, dokładnie jest to Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Freddy i Marionetka. Szczerze mówiąc, mimo wszystko trochę mnie to zaskoczyło, że Marionetka jest tutaj w ten sposób łączona z oryginalną 5, ponieważ wcześniej takiego dokładnego połączenia tutaj nie było. Aczkolwiek i tak fajnie, że coś takiego istnieje po zebraniu ostatniego z nich, czyli Marionetki, i ustawieniu jej na miejsce, wszyscy znikają i potem otrzymujemy kolejny prezent, którym jest ten ostateczny, wielki Fast Force połączony z całej 6. I po otrzymaniu go i nacieszeniu się nim na moment dochodzi do pierwszego zakończenia. Nagle Fast Force znika, a kurtyna się rozsłania. Nie wiem. I to jest dokładnie ten moment, kiedy już myślisz, że za chwilę pojawi się mimik, ale mimika tam nie ma. Aczkolwiek w tym momencie, kiedy wreszcie zaczyna się coś tutaj dziać, na scenie pojawia się jedna z tych komór do ładowania animatronów. Znamy je chociażby Security Breach'a, w nich ładował się Glamrock Freddy. Ewentualnie w tym jednym endingu, co do którego dyskusje w sumie chyba trwają do teraz, czy jest on prawdziwy, czy nie. Na tamten moment wydawał się prawdziwy, bo jako jedyny miał faktyczną cutscenkę. Wychodził z niego Burn Trap, czyli mimik.
Na ten moment według ruin Afton jest martwy cały czas i generalnie nie wskrzesili go po FFPS-ie, więc w sumie to spoko. Aczkolwiek to, jak bardzo później zjechali tamten ending, to wymaga oddzielnego odcinka, bo jestem pod wrażeniem, jak bardzo tamte rzeczy zostały wyrzucone do kosza. W każdym razie tutaj z komory nagle wychodzi ludzka ręka, ludzka dłoń. I w sumie to nic więcej nam to nie mówi. Wokół bohatera pojawiają się te stare staff boty, które znamy jeszcze z Security Breach'a, które znajdowały się w tych podziemiach, w tych ciemnych miejscach, gdzie w sumie nikt ich nie chciał. Wszystkie mają bardzo kreatywne napisy In your dreams, w twoich snach. Następnie obchodzą głównego bohatera, a potem ten budzi się i odpala się od nowa, a następnie zdejmuje maskę Vani ze swojej głowy i daje ją Cassie. Tak jest, Cassie to dziewczynka, którą graliśmy we FNAF i Ruin i ona faktycznie otrzymała maskę Vani już na samym początku gry od Mabota z uszami królika. Nie wiem, czy pamiętacie. Musicie pamiętać. Wówczas Cassie zakłada maskę Vani, a gra dobiega końca, widzimy napisy końcowe i później, jak znowu znajdziemy się w naszym ulubionym pomieszczeniu z całej gry, na scenie znajdować będzie się figurka, to chyba dobre określenie, Cassie oraz właśnie tego Mabota z uszami królika, który daje jej maskę jeszcze na początku Ruin. W związku z czym, łącząc pewne fakty, to wychodzi na to, że Help Wanted 2 jest prequelem FNAF-a Ruin i przez cały czas nie graliśmy ojcem Cassie, a graliśmy właśnie tym Mabotem, którego widzieliśmy na początku Ruin. I to ma trochę więcej sensu i w sumie to jest dość proste, więc nie wiem, czy muszę to tłumaczyć, ale w końcu od tego tutaj jestem. Przed premierą gry na blogu PlayStation Steelwool pisało, że w grze wcielamy się w ostatniego pracownika Pizzaplexu. I powiem tak, jeszcze jak, bo właśnie w niego się wcielamy. Pracownika lub ludzkiego pracownika, jest tutaj pewna nieścisłość, ale zaraz to przedyskutujemy. W związku z czym, gramy staffbotem, który wykonuje swoje codzienne obowiązki, aczkolwiek ma na sobie maskę Vani, która jak wiemy przenosi go w tą rzeczywistość AR. Przez to wszystko wygląda tak super świetnie, jakby to był prawdziwy Pizzaplex, aczkolwiek w momencie, kiedy schodzimy na zaplecze do backroomsów i dowiadujemy się, że możemy zdjąć maskę, okazuje się, że tak naprawdę staffbot znajduje się właśnie w tym zniszczonym Pizzaplexie, którego kojarzyć możemy jeszcze z ruin. Zniszczony, zaniedbany. Dodatkowo jest to dokładnie to miejsce, w którym wydarzył się jeden z endingów Security Breach'a, dokładnie ten z Bentrapem i z Blobem. To jest dokładnie to samo miejsce, jest to dosłownie pizzeria z FFPS-a. W związku z czym moja teoria jest taka, po zniszczeniu się Pizzaplexu i po zamienieniu go w ruinę, na miejscu pozostał w sumie tylko jeden aktywny staffbot, który cały czas wykonywał swoje obowiązki i był to właśnie ten, którym tutaj gramy. Miał na swojej głowie maskę Vani, przez co widział wszystko w taki bardzo należyty sposób. Aczkolwiek podczas wykonywania swoich obowiązków został dojechany przez gang innych staffbotów i zobaczył jeszcze jakąś rękę, tylko że nie wiem, czy Steelwool wie, że jak pokazujecie jakąś istotną postać, bo jeżeli jest to jedyna tego typu rzecz w całej tej grze, która może ci niby coś więcej podpowiedzieć, to nie pokazujesz samej dłoni tej postaci, a pokazujesz coś więcej, żebyśmy chociaż wiedzieli, o co chodzi. A ta dłoń... No dobra, można to jeszcze wyjaśnić. Jeżeli jesteś jedynym human employee left, to co jeżeli ten jedyny human employee left to jest właśnie ten ktoś, kogo widzimy w tej komorze wtedy? Generalnie po necie latają teorie, że tak naprawdę w grze gramy ojcem Cassie. Sam póki co w to za bardzo nie wierzę, ale być może się do tego przekonam. W każdym razie zdaje się, że jeżeli chociażby jedna postać, która byłaby człowiekiem, miałaby się tutaj pojawić, to w komorze znajdować może się chyba tylko i wyłącznie ojciec Cassie. Nie mam innego pomysłu. Myślę, że to on mógł być tam tak naprawdę przez cały czas i to być może to on jest właśnie tym ostatnim ludzkim pracownikiem placówki. Uważam, że to miałoby najwięcej sensu, ale na temat tego zagadnienia nagram sobie jeszcze jeden oddzielny materiał, po prostu poświęcony ojcu Cassie, bo to może być bardzo ważna postać. Aczkolwiek mamy tutaj tak mało informacji w tej kwestii, że nic nie wiemy. W każdym razie, podsumowując to wszystko, Help Wanted 2 dzieje się jeszcze przed FNAF-em Ruin i według tego głównego, dobrego zakończenia, o ile można je tak nazwać, staffbot po prostu oddaje maskę Vani dla Cassie tam na dole na początku FNAF-a Ruin i później Cassie idzie dalej i mamy wydarzenia z Ruin. Dlatego w tej grze nie było mimika czy coś. Szczerze nie do końca to kupuję. Myślę. W internecie pojawiły się teorie, że tak naprawdę ten staffbot prezentuje ojca Cassie, który jest ostatnim pracownikiem w placówce, ale szczerze ja totalnie tego nie kupuję, bo... Słuchaj. Jesteś córką swojego ojca, który pracuje w firmie u Freddy'ego Fazbera, tak? I spotykasz go gdzieś na dole. Najpewniej długo go nie widziałaś. Spotykasz go w zawalonym Pizzaplexie i po prostu bierzesz od niego maskę i odchodzisz. No,
to nie ma w ogóle sensu, więc uważam, że nie ma co brać tego w taki sposób na poważnie i po prostu, tak, na 100% przez cały czas graliśmy staffbotem, który później oddał maskę Vani i taka była jego funkcja przez cały ten czas. To jest naprawdę okropne, że ta gra kończy się w ten sposób. Ale okej, jest jeszcze drugi ending, który w sumie również niewiele nam mówi. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś hejtera tej gry, ale jestem tak rozczarowany po prostu, że... Ała, boli. Co, żeby zdobyć drugi ending, musisz zrobić kilka rzeczy na przestrzeni całej gry. Przede wszystkim musisz odnaleźć sekretne maskotki. I to już jest trochę ciekawsze zajęcie. Generalnie one są pochowane w różnych miejscach na przestrzeni całej gry i po prostu trzeba robić dosyć, że tak to ujmę, alternatywne rzeczy. Chociażby w drugim Bonkebonie musisz poprzestawiać kable w taki sposób, żeby z dziury wyszła ręka z Bonim. W samych pluszaków jest szóstka, są one pochowane w wielu minigrach i trzeba zrobić dość konkretne rzeczy, żeby je odnaleźć. W trzeciej minigierce z Food Prepa musisz powyrzucać rzeczy related do Chiki do kosza i wówczas z kosza wyjdzie ręka z pluszakiem. Grając w spływ u kapitana Foxiego musisz wystrzelać wszystkie niebieskie gwiazdki oraz wszystkie helpie. Każdego helpiego. Wówczas popłyniesz trochę inną drogą i odnajdziesz skrzynię, która się otworzy, a w środku będzie kolejna pluszanka. A dokładniej w trzecim Phaser Blaście musisz strzelać w taki sposób, żeby wszystko spłonęło. Na to jest pewien sposób. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, a by nie umiał, no to mogę mu wyjaśnić w kolejnym filmie. Napiszcie w komentarzach czy coś. W każdym razie po tym wszystkim otrzymujesz 6 pluszaków, które będą dosyć ważne i chyba są obowiązkowe do otrzymania tego zakończenia. Co interesujące, żeby otrzymać jednego z nich w Phaser Blaście musisz dotrwać do nocy piątej, ona jest sekretna. I tam masz dosłownie final bossa, którym jest Springtrap albo jego makieta. A to jest dosyć spoko, ale jest dość łatwe. Ponadto w Puppet Masterze musisz odsunąć szufladę i wpisać 1983, tak jak w oryginalnym Caesar Location i wówczas również otrzymasz kolejną papetkę. Dosłownie. Po ogarnięciu tego wszystkiego otrzymujesz Fast Token od Hipcia. I następnie możesz iść zagrać w Princess Quest i wówczas po chwili możesz ogarnąć, że w sumie to działa trochę inaczej i możesz sobie switchować po pokojach, jeżeli wiesz, o co mi chodzi. I w ten sposób w Princess Questie musisz dojść do pomieszczenia z automatem i wówczas księżniczka z Princess Quest pojawi się dokładnie w pokoju, w którym się znajdujesz i później dochodzi do interakcji, na zasadzie uderzenia w grze. Właśnie w automat, po czym ty w prawdziwym świecie otrzymujesz miecz Princess Quest i jakby zaczynasz grać w tą grę w pierwszej osobie, jakby zostałeś przeniesiony do gry, co jest naprawdę spoko. Fajnie, przyjemnie się w to gra. I po przejściu do samego końca spotykasz króla, z którym musisz zrobić wymiankę. Maska Vani na pluszankę zielonego królika. Tutaj możemy się nawet zatrzymać, ponieważ to jest dokładnie ta sama pluszanka, którą otrzymywaliśmy w sekretnym endingu w pierwszym Help Wanted. I generalnie ona reprezentowała obecność Glitchtrapa tutaj i była dość mocno powiązana z Vanessą, która później przeistoczyła się w Vani oczywiście. Naprawdę ciekawi mnie, czy są jeszcze jacyś ludzie, którzy będą kwestionować, że Vanessa to nie Vani, ale pewnie się tacy znajdą. Cóż, po tej wymiance otrzymujesz zielonego królika i wchodzisz do windy, bardzo podobnej do tej Caesar Location, zjeżdżasz na sam dół, aczkolwiek w trakcie nagle spawnisz się w automacie z pluszakami innych animatronów, a poza gablotą widzisz Vani. Na zasadzie podlatuje do ciebie Moon i jemu dajesz zielonego królika, którego wcześniej ogarnąłeś od króla. Ten odlatuje, daje zielonego królika Vani, która zamienia go w Glitchtrapa, a potem zgniata go i odchodzi. Na trzeźwy rozum to ma nam powiedzieć, że Vanessa najpewniej już nie jest pod kontrolą Glitchtrapa. Ale kur, stary, po zakończeniach Security Breach i po tym, co było w Ruin, jesteś w stanie dosłownie się domyślić, że Vanessa nie jest już pod jego wpływem. Po co wyjaśniacie to w zakończeniu gry, która może dobudować wiele innych rzeczy? I chociażby pokazać coś z mimikiem, albo zatizować kolejną grę, chociażby Enkarnawa, o którym się mówi, bo wiemy, że powstaje coś takiego. Po co znowu cofacie się do rzeczy, które są wałkowane od 4 lat? W ten sposób prezentują się endingi z Help Wanted 2 i ja jestem rozczarowany, tak totalnie. Jeżeli zastanawiałaś się, czy ograć Help Wanted 2, stary, nie za tą cenę. Poczekaj, aż to stanieje. Nie wiem, do 8 dych. To jest impossible praktycznie, ale naprawdę, nie kupuj tego za tą cenę, bo to się nie opłaca. Ale dobra, podsumujmy to wszystko. Pamiętajcie, że Glitchtrap jest tak naprawdę reprezentacją Mimika, program Mimic One, pod którego wpływem chociażby była Vanessa. To zakończenie mówi, że już nie jest pod jego wpływem i dowiadujemy się, że ostatnim pracownikiem w Pizzaplexie był Staffbot, który dał
maskę Vani dla Cassie. Okej, okay, Imo, ta gra wyszła jakieś 2 lata za wcześnie. Po co cofacie się do wydarzeń Security Breach'a i z Help Wanted 1? Po co wracacie do tego? Nadajecie temu jakiś kontekst, który nie jest wymagany i nie wprowadzacie nic nowego. Jakby jaki jest w tym sens? To przecież byłoby tak, jakby FNAF 3 nadał magicznego kontekstu The Bite of 87, bo syn protagonisty FNAF 3 został ugryziony i teraz ten przychodzi tam i tyle. Jakby to ma tyle sensu. Ogólnie to nie chodzi o to, że Help Wanted 2 to jest jakaś zła gra, bo nie jest. Nie powiedziałem tego wcześniej chyba. Sama gra pod kątem gameplayowym myślę, że jest dobra. I to nawet bardzo niekiedy, chociaż czasami irytuje, to i tak jest zrobiona mega pomysłowo, te minigry są naprawdę przyjemne. I bardzo fajnie jest widzieć na przykład przeniesione etapy Sister Location na VR, jeszcze zrobione to w dobry sposób, tak? Pod tym względem w większości raczej nie mam zarzutów, bo jest naprawdę spoko, chociaż gdyby tak to było jakoś lepiej zebrane ze sobą do kupy, jak chociażby w pierwszym Help Wanted, gdzie to wszystko miało jakiś taki motyw przewodni, co nie? Chociażby te kasety były. Tutaj kaset nie ma. Nie ma czegoś, co by to łączyło. Tak więc mój problem z tą grą po prostu jest taki, że Steelwool, mam wrażenie, że za bardzo skupili się na gameplayu, a fabułę potraktowali trochę po macoszemu, tak naprawdę nam jej relatywnie nie dając. A to zawsze strasznie mnie odrzuca, kiedy masz jakąś grę, spodziewasz się fabuły, a tak naprawdę ostatecznie, no tak naprawdę jej nie ma. Tutaj jest minimalnie i bardzo mnie to odrzuca od Help Wanted 2. Ogólnie, jeżeli Steelwool myślało sobie, że może wypuścić zasadniczo grę o tym samym po raz czwarty, to chyba trochę się przeliczyli, mam wrażenie. I chyba powoli ten cały hype FNAF-owy zaczyna spadać, patrząc na to, jak niższe wyniki generuje Help Wanted 2, chociażby u youtuberów, którzy nagrywają przechodzenie tej gry. Bo faktycznie spadek jest dość zauważalny. I teraz Steelwool może sobie myśleć, może się zastanawiać, co może zrobić później, albo co mogło zrobić wcześniej, żeby gra poszła ok. Z jednej strony, hej, mamy fajny koncept Security Breach'a, całego megapizzaplexu, można to rozwijać, prawda? Można puścić grę i zobaczymy, co z tego wyjdzie, mimo tego, że część fanów jest niezadowolona. No ale wiecie co, Steelwool, ja mam dla was propozycję. Jest to pomysł darmowy, możecie sobie go wziąć w tym momencie, zacząć go wykorzystywać. Naprawdę z przyjemnością mogę nawet wam w tym pomóc. Wystarczy zrobić dobrą grę. Wystarczy zrobić dobry koncept, dobrą fabułę, dobrą grę. Jestem na 90% przekonany, że jeżeli powstałby FNAF, który miejsce miałby w latach 90. W jakiejś pizzerii, lata 90., stare animatrony, nowe lore, może nawet, nie wiem, retcon, wywalenie tego, co było wcześniej, zrobienie czegoś nowego w podobnym stylu i jeszcze z rozgrywką typu ta z Security Breach'a, ja wiem, że byłoby to ciężkie do ogarnięcia, ale wy naprawdę jesteście w stanie to zrobić, to każdy byłby zadowolony. Jestem pewien na 90%, że każdy fan FNAF'a byłby zadowolony, gdyby nowa gra wyglądała w ten sposób, a nie odgrzewacie Security Breach'a i Mega Pizzaplex po raz czwarty z rzędu, nie dodajecie do tego nic nowego, tylko odnosicie się do wydarzeń, które nie wymagały żadnego odniesienia, bo przecież co ci to mówi tak naprawdę, że robot, który podał maskę Vani dla Cassie, jest tym samym, który jako ostatni pracował w Mega Pizzaplexie. Przecież to nie ma sensu, po co ci to, no? Jeżeli myśleliście, żeby kupić Help Wanted 2 i nią ograć, to nie róbcie tego teraz. Ta gra kosztuje 180 zł, zmarnujecie pieniądze, bo Imo, nie warto zupełnie. Tym bardziej, że nie każdy ma VR-a i nie każdy będzie kupował go jak ja. Tylko dla tej jednej gry. Dajcie też w komentarzach, co wy sądzicie o tym wszystkim, jaka jest wasza opinia, co myślicie o tej grze. Wesołych świąt. Słyszymy się jutro. Pa, pa. I wpadnijcie na Instagramka, linkę macie w opisie. Siemano.